Jeść czy nie jeść? Oto jest pytanie. Chociaż myślę, że dzisiaj nie mierzymy się z takim dylematem i możemy sobie pozwolić tak w drodze wyjątku na takie słodkie i kaloryczne śniadanie, no bo mamy tłusty czwartek, a to tradycja. Tradycja, jak wiemy, trzeba podtrzymywać i jak widać za moimi plecami wielu mieszkańców naszego miasta wychodzi z tego założenia, bo takie długie kolejki pojawiły się w wielu miejscach, w wielu punktach w naszym mieście po ciepłe i świeże wypieki. Dzisiaj będziemy zajadać się takimi właśnie pysznościami z posypką, z lukrem, ze skórką pomarańczy wypełnionymi konfiturami, marmoladą, kremami czy też czekoladą. Trzeba przynajmniej jednego pączka takiego zjeść, bo to ma nam przynieść szczęście. Oczywiście tłusty czwartek traktowany jest dzisiaj symbolicznie, ale wciąż oznacza zapowiedź zbliżającego się końca karnawału i początku Wielkiego Postu. Trzeba jednak zachować umiar, tak aby nie przesadzić z tymi słodkościami, bo inaczej najbliższe dni spędzimy na siłowni. Tak czy owak życzymy Państwu dzisiaj udanych wypieków, dobrego dnia, a przede wszystkim smacznego.